Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Pada pytanie, czy głosowania będą ważne, skoro na sali brakuje posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zgodnie z konstytucją Sejm liczy 460 posłów. To pierwsze posiedzenie Sejmu bez udziału posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na sejmowej galerii były za to ich żony Barbara Kamińska i Roma Wąsik. Apelujemy o natychmiastowe uwolnienie naszych mężów. Dzisiaj i teraz. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak zawnioskował o zmianę porządku obrad i debatę na temat bezprawnego uwięzienia posłów. Ja chcę przypomnieć, że posłowie Kamiński i Wąsik całe swoje polityczne życie walczyli z korupcją. Oni zostali ukarani za walkę z korupcją, a wasi politycy za korupcję dostają nagrody. Klub Parlamentarny PiS złożył w Sejmie także pismo, w którym żąda przywrócenia posłom Kamińskiemu i Wąsikowi możliwości udziału w obradach. Posłowie skandowali hasło uwolnić posłów. Marszałek Sejmu zarządził przerwę. Zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad? W takim razie ogłaszam przerwę w obradach w związku z niemożliwością prowadzenia obrad. Tuż po tym posłowie Prawa i Sprawiedliwości odśpiewali hymn Polski. Do opozycji dołączyli posłowie koalicji rządzącej za wyjątkiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, który ostentacyjnie siedział na swoim miejscu. Pierwotnie dzisiejsze posiedzenie Sejmu miało odbyć się już w ubiegłym tygodniu, ale zostało przesunięte. Władza bała się spojrzeć w oczy społeczeństwu, które protestowało przed Sejmem przeciwko bezprawnym działaniom rządu. Pada jednak pytanie, czy Sejm obraduje zgodnie z konstytucją, skoro dwóch posłów nie może wziąć udziału w posiedzeniu. Pojawiały różne wątpliwości, pytania, a co jeżeli będą jakieś mandaty nieobsadzone, czy Sejm będzie obradował w sposób zgodny z konstytucją? Oczywiście, no macie tutaj listę wszystkich posiedzeń od 15 roku, w czasie których brakowało obsadzonych mandatów. Mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Obecnie mamy jednak do czynienia z zupełnie inną sytuacją, wskazywała była marszałek Izby poseł Elżbieta Witek. To są posłowie pozbawienie mandatu w sposób nielegalny, niezgodny z prawem, ze złamaniem konstytucji. Ponadto istnieją wątpliwości, czy posłowie Kamiński i Wąsik mieli zapewniony rzetelny proces, wskazuje prawnik dr Michał Skwarzyński. To pytanie sobie powinien postawić marszałek Hołownia. A co by się stało, gdyby Sąd Najwyższy teraz uchylił ten wyrok skazujący z powodu właśnie naruszenia prawa do obrony tych dwóch panów? No przecież będziemy mieli wtedy dopiero problem, bo się okaże, że teraz mandaty posłów zniknęły, za chwilę się okaże, że tego orzeczenia w obiegu prawnym nie ma i dopiero będzie problem z przyjętymi przez Sejm ustawami. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska stoi na stanowisku, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal posiadają mandaty poselskie, co oznacza, że nie mogą zostać obsadzone przez kolejnych kandydatów do Sejmu. Państwowa Komisja Wyborcza miała dziś dyskutować, czy wszcząć procedurę obsadzania mandatów należących do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.